Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Podcast Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Szymon Wójcik, pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od wielu lat mam przyjemność współorganizować tę konferencję Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie. W tym roku już 15. jubileuszową edycję w wydaniu online. I teraz zaproszę Państwa na naszą debatę panelową, która również odbędzie się w trybie online, to znaczy w studiu jestem ja jako prowadzący, natomiast naszych czworo dyskutantów jest na łączach. Widzę, że już pojawili się na wizji. Tak jak wspomniano, będziemy rozmawiać o skutkach pandemii. Oczywiście jest to temat, który przewijał się cały czas, przewijał się już w dzisiejszych wystąpieniach. I na zeszłorocznej konferencji, być może część z Państwa w niej uczestniczyła, również mieliśmy taką debatę, ale mam wrażenie, że wtedy skupialiśmy się, był jeszcze taki efekt nowości, skupialiśmy się na tym, jak zadziałało technicznie to zdalne nauczanie, czy szkoła była do tego przygotowana. Natomiast mam wrażenie, że w tej chwili jesteśmy już trochę mądrzejsi i patrzymy na to wszystko nieco głębiej. I właśnie o tych głębszych skutkach chciałbym porozmawiać z moimi gośćmi, którymi są pan Gareth Court z Wielkiej Brytanii, ekspert European SchoolNet, konsultant brytyjskiego Centrum Programu Safer Internet, naszej bratniej organizacji, ale również nauczyciel i psycholog. Pani Joanna Flis, psycholożka specjalności klinicznej i zdrowotnej, również pedagog i psychoterapeuta uzależnień, które nie obce są również tematy uzależnienia czy nadużywania internetu. Naszym trzecim gościem jest pan dr Karol Jachymek, kulturoznawca, filmoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, także nowych mediów, który jest naszym gościem dzisiaj, będzie też jeszcze jutro. I doktor Marzena Żylińska, metodyk, dydaktyk, twórczyni ruchu Budząca się Szkoła, autorka licznych publikacji na temat systemu edukacji. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Cieszę się, że udało nam się ze wszystkimi połączyć. Proszę Państwa, wielu z naszych słuchaczy to są nauczyciele, edukatorzy. Jak wiemy, szkoła w tej chwili działa w Polsce i w większości krajów europejskich stacjonarnie. Natomiast niewątpliwie to doświadczenie było dużym wstrząsem i wydaje mi się, że było bardzo głębokie doświadczenie oczywiście zdalnej edukacji w czasie pandemii. Nie wiemy zresztą, tak jak już to dzisiaj zostało powiedziane, czy jeszcze w bardzo niedalekiej przyszłości nie wróci. Więc chciałbym skierować do Państwa pytanie, ale zanim do Państwa, także do naszych uczestników, do tych, którzy oglądają nas poprzez platformę. Wyświetlić zaraz pytanie, czy uważają Państwo, że pandemia przyniesie trwałe zmiany w szkole? Będzie w prawym rogu dolnym ankieta. Zachęcamy do głosowania i zachęcamy także również do korzystania z czatu, aby komentować, zadawać wątki. Ja powinienem na ten czat mieć podgląd. Natomiast do Państwa chciałbym skierować takie pytanie, bo wydaje mi się, że ta pandemia zmieniła głównie w dwóch obszarach. Pierwszy to właśnie taki bardziej technologiczny, wprowadzenia przymusowego bądź co bądź nowych technologii do nauczania, a z drugiej, i to właśnie po takim dłuższym czasie, docenienie jednak tej relacji i tego bycia razem. I chciałbym spytać, który z tych aspektów uważają Państwo za ważniejszy i gdzie ta zmiana się w sposób bardziej trwały dokonała? I może chciałbym na początku skierować to pytanie do dr Marzeny Żylińskiej. W pierwszej odpowiedzi odpowiedziałabym, że doceniliśmy rolę relacji, że te relacje są takie wielkie. Ale muszę jednak zacząć od czegoś innego, ponieważ nam się, to prawda, żeśmy na szeroką skalę zastosowali nowe technologie i to wejście było bardzo szybkie, ale sami doświadczyliśmy tego, że samo zastosowanie nowych technologii nie jest jeszcze żadną innowacją. Myśmy przenieśli, ja mówię teraz jako osoba zajmująca się metodyką
Myśmy przenieśli tę szkołę transmisyjną, ten pruski model metod podawczych, przenieśliśmy do internetu, przenieśliśmy na nowe technologie. I zamiast siedzieć i słuchać w szkole, dzieci siedziały po kilka godzin przed komputerem w domu. To nie był żaden postęp. Tak? To takie zastosowanie nowych technologii nie jest żadną innowacją. Czyli zobaczyliśmy, że z pomocą nowych technologii można robić ultrakonserwatywne lekcje. Ale nowe technologie świetnie nadają się do tego, żeby z ich pomocą zrobić nawet taką prawdziwą zmianę, dokonać prawdziwej zmiany w systemie edukacji, czyli jak zastosować nowe technologie do działań twórczych, po to, żeby odejść od tej bierności, bolesnej bierności uczniów, zresztą postulowanej od wszystkich, przez wszystkich reformatorów edukacji, od Komeńskiego. 400 lat postulowane jest odejście od metod podawczych i cały czas się trzyma. I jeśli teraz na te stare nasze nawyki, na ten skansen edukacyjny nałożymy nowe technologie i skażemy uczniów na siedzenie przed komputerem, to pozbawienie relacji, które w szkole uatrakcyjniało, prawda, te lekcje, bo bardzo dużo dzieci, młodych ludzi, którzy nie radzą sobie w szkole z presją, z tym, że jest zupełnie, że są pozbawieni autonomii, kreatywności, chodzą do szkoły z jakąś tam radością, bo relacje, bo rówieśnicy, bo to wszystko, co się w szkole dzieje między lekcjami albo w czasie lekcji, ale niekoniecznie związane z realizacją materiału. Szkoła, jeśli jest atrakcyjna, to dla wielu uczniów jest atrakcyjna dlatego, że tam są relacje. I kiedy nowe technologie pozbawiły szkołę tego waloru, czyli zabrały tę możliwość tworzenia dobrych, wspierających relacji, no i zostały te czyste technologie, no to właśnie zadziało się to, co się zadziało. To było dla wielu uczniów, ale i nauczycieli, bo ja mam kontakt z wieloma nauczycielami, nie do wytrzymania. No, dziękuję. No właśnie, to powiedziała Pani szczególnie tym pierwszym okresie, kiedy rzeczywiście no, próbowano przenieść jeden do jeden edukację, ale czy obserwuje Pani też taki proces, gdzie no, przyniosło to pewną refleksję, jakieś zmiany w zastosowaniu tej technologii, w dopasowaniu się do tej sytuacji, tak aby zmienił się też model nauczania? No nie, ja tego nie widziałam, a mam kontakt, ponieważ prowadzę fundację i jestem Budząca się Szkoła i jestem w kontakcie z wieloma szkołami, z setkami nauczycieli. To były tak pojedyncze przypadki i myślę, że nawet nie ma co kierować pretensji pod adresem nauczycieli, bo to nie jest tak, że tego się można tak łatwo nauczyć. Dla nich już opanowanie tej technicznej strony było wielkim problemem i teraz nie można było oczekiwać, że w tym momencie, kiedy pojawią się nowe trudności związane z techniką, z narzędziami, oni nagle zmienią metodykę, prawda? Bo tu chodzi o zmianę sposobu prowadzenia lekcji. Jak długo nie zmienimy sposobu prowadzenia lekcji, nie odejdziemy od tradycyjnej metodyki, od tych metod podawczych, od tych konspektów lekcji z co do minuty zaplanowanymi celami, to my szkoły nie zmienimy. I teraz problem z nowymi narzędziami był tak poważny dla wielu nauczycieli, trzeba to było szybko opanować, że trudno było wymagać, żeby oni teraz zmienili metodykę, czyli to, co od stuleci się nie zmienia. Ja podam taki przykład. Ja 15 lat temu, albo może jeszcze dawniej, brałam udział w takim projekcie Instytutu Goethego. To się nazywało Computerführerschein, komputerowe prawo jazdy, może to i było 20 lat temu. I były grupy międzynarodowe złożone z 20 nauczycieli. Prowadzący byli czy z Polski, czy z Niemiec, czy z Wielkiej Brytanii. I chodziło o to, żeby wprowadzić w nowe technologie i żeby nauczyć pracy z platformami. I czysty e-learning nigdzie nie wyszedł. W żadnej ze 100 grup, które wtedy na całym świecie ruszyły, nie wyszedł czysty e-learning. I przeszliśmy na blended learning wtedy, na to, że najpierw relacje trzeba stworzyć i jak się stworzy relacje, ludzie nawiążą już jakieś relacje w świecie realnym, to potem można robić e-learning. Także znowu dochodzimy do relacji. Rozumiem.
Teraz zwrócę się do doktora Jachymka. Pan bada to społeczny aspekt nowych technologii. Jak pan ocenia to, przez co no, przeszliśmy i ciągle przechodzimy? Czy jest to rewolucja cyfrowa w szkołach, czy nie do końca? Jak jest pana opinia na ten temat? Ja tutaj właściwie chętnie powtórzyłbym wszystkie słowa, które przed momentem powiedziała pani doktor, bo absolutnie zauważam bardzo podobne procesy. I wracając też do tego pierwotnego pytania, czyli czy rewolucja, przełom technologiczny, czy relacje, powiedziałbym rzeczywiście, jakby ta pandemia przyniosła sobie takie uświadomienie tego, że relacje są istotne, ale dlatego pojawiło się to uświadomienie, czy dlatego, prawda, teraz w kontekście edukacji mówi się o takiej ważnej roli relacji, dlatego, że być może no, ten proces był pewnego rodzaju reakcją obronną. I w istocie, prawda, to słowo, którego pan przed momentem użył, czyli słowo rewolucja w kontekście tego, co się zadziało, jest dosyć istotne, ale zwróciłbym może bardziej uwagę na to szybkie tempo, prawda, które jest zapisane w tym słowie, a nie być może na taki, no nie wiem, daleko idący, systemowy skutek, który, prawda, z tego, że edukacja online czy edukacja zdalna została wdrożona, choć jeszcze raz powtórzę te słowa pani doktor, rzeczywiście mamy do czynienia z pewną próbą przełożenia tradycyjnej edukacji na język komputera, czy na język, prawda, nowych technologii, nowych mediów, co rzeczywiście jest bardzo, bardzo problematyczne, dlatego że być może, chociaż absolutnie to, co powiem, nie jest do końca prawdą, prawda, bo też w głowach mamy taką wizję młodych osób, które no, są absolutnie, prawda, tutaj biegłe w użytkowaniu internetu czy nowych technologii. Wiemy, że tak nie jest, ale rzeczywiście ta bariera wejścia do technologii spowodowała, że w istocie, prawda, bardzo często wokół edukacji online zaczęły pojawiać się takie narracje dotyczące jej gorszości, czy tego, że ona jest gorsza. Ale w istocie myślę, był to ten moment, który no siłą rzeczy, prawda, przymusu na wielką skalę w ogóle wprowadził technologię do edukacji. Rzeczywiście być może, prawda, nie pojawiały się te pytania, które do tego momentu, prawda, wrócę tutaj znowu, nie wiem, do lutego 2020, czy jeszcze wcześniej, prawda, czy możemy sięgnąć po smartfona, czy lepiej, prawda, tego smartfona, czy tych nowych technologii do szkoły, prawda, nie wprowadzać. Więc rzeczywiście jakby pod tym względem ta pandemia, jakkolwiek to, co teraz powiem, będzie być może nawet nie na miejscu, była ożywcza. W tym sensie rzeczywiście, prawda, ten przełom technologiczny no tutaj przestał być dyskutowany. W tym sensie rzeczywiście musieliśmy, prawda, sięgać po te nowe technologie. Ale też byłbym daleki od stwierdzenia, że w istocie mamy ten proces opanowany. Trochę obawiam się na przykład sytuacji, która być może spotka nas za miesiąc, za dwa tygodnie, za dwa miesiące, czyli być może, prawda, powrotu do edukacji zdalnej, bo jestem daleki od myślenia, że to umiemy. Jestem daleki od myślenia, że tę sferę mamy oswojoną, że tę sferę mamy opanowaną. Mamy ją opanowaną rzeczywiście w taki sposób, że jesteśmy w stanie sobie poradzić i nie wiem, prowadzenie lekcji w ten sposób nas już nie przeraża, choć być może męczy, prawda? Myślenie o tym, że oto będziemy chodzili do internetu i prowadzili lekcje do milczących okienek czy czarnych okienek, nie jest wygodną myślą, ale też myślę, tego się nie boimy. Co oczywiście jest wynikiem tego, że rzeczywiście przez ten czas, pomimo tego, że technologia bardzo gwałtownie, mocno weszła do szkoły, pojawiły się nowe narzędzia służące, prawda, do edukacji, opanowaliśmy, nie wiem, Google Classroom, Teams i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chodziliśmy na szkolenia, prawda, dotyczące, tutaj już jakby uśmiecham się sam do siebie, bo ja takie szkolenia prowadzę, prawda, dotyczące, nie wiem, TikToków, Instagramów i tak dalej, tak, Discordów i tak dalej, i tak dalej. My to być może mamy opanowane, ale w gruncie rzeczy chyba takim największym problemem, choć zdaję sobie sprawę z tego, że cały czas mówię o jakichś problemach największych, które te narracje, prawda, czy te sytuacje definiują, być może takim największym problemem jest ten problem, który niejako został zapisany w pana pierwszym pytaniu, prawda, technologie czy relacje. My cały czas gdzieś na te sytuacje właśnie patrzymy w takich kategoriach oboczności, albo to można zrobić w taki sposób, a to można zrobić w taki sposób.
nie zastanawiając się albo nie zastanawiając się powszechnie, bo rzeczywiście coraz częściej można spotkać i debaty, i dyskusje, czy szkolenia, które zwracają uwagę na ten aspekt, że znalezienie jakiegoś złotego środka, w tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jest bardzo możliwe. Choć w istocie, powtarzając słowa pani doktor, no nie jest to sprawa tylko i wyłącznie, prawda, dla nauczycieli i nauczycielek. Jest to sprawa, która wymaga takiego głębokiego rozwiązania systemowego, ale podsumowując, daleki byłbym od takiego stwierdzenia, że ten przełom technologiczny, który nastąpił ze sprawą rewolucji, został tak przez nas zinkorporowany, tak przez nas jakby wchłonięty, że nie będzie stanowić dla nas jakiegoś problemu. Dziękuję. Poruszył pan wiele wątków. Myślę, że do niektórych jeszcze wrócimy. To tempo zmian rzeczywiście było w zeszłym roku bardzo duże. Tu mi się przypomina cytat z badań Fundacji Orange, które zresztą jutro będą prezentowane na naszej konferencji, o właśnie nauczycielach, którzy, niektórych oczywiście, którzy w lutym 2020 roku nie mieli maila, prawda, a w kwietniu już prowadzili zajęcia z transmisją wideo, obsługiwali, prawda, Google Classroom i inne systemy. Natomiast rzeczywiście zastanawiam się, czy nie jest problematyczna ta narracja o jednak gorszości, takie niezadowolenie z tego, gorszości technologii, że niezadowolenie z tej zdalnej edukacji. Tu mam na przykład badania CBOS-u, gdzie 89% rodziców, prawda, twierdziło, że ona jest gorsze, jest to zdalne nauczanie. Oczywiście tu różne przyczyny są. 83% twierdziło, że skutkowało to nadmierną ilością czasu przy komputerze. Tyle samo 82%, że było mniej kontaktu z rówieśnikami. To zresztą wszystko jest zrozumiałe. I tutaj właśnie chciałem spytać panią Joannę Flis, która, jak rozumiem, ma kontakt właśnie i z dziećmi, i z rodzicami. Jak oni z tej perspektywy, no jednak już dłuższego czasu, postrzegają ten etap zdalnej edukacji i skutki tej pandemii? Dzień dobry, witam państwa serdecznie, mam nadzieję, że mnie słychać. Z perspektywy dzieci i młodzieży i ich rodziców wygląda to troszkę inaczej. Przynajmniej ja to widzę trochę inaczej. Mam wrażenie, że to, co się zadziało, nas skonfrontowało z tym, że musimy na nowo zadawać sobie pytania o to, po co jest, czym jest edukacja, czy szkoła tylko uczy, czy również wychowuje, czym są relacje. Jeżeli mówimy o relacjach i więziach w szkole, to tak naprawdę po czym poznajemy, że one są dobre, że one są właściwe. Mam takie wrażenie, że ta sytuacja pandemii to była taka wyjątkowa sytuacja, w której rzeczywiście wszyscy się uczyliśmy w działaniu, ponieważ uczenie się to jest zdolność stawiania pytań, zadawania pytań. Nie chodzi o odpowiedzi, tylko chodzi o to, żeby wzbudzać jakiś rodzaj refleksji, ponieważ odpowiedzi, jak wiemy, mogą być różne i zależne od tego, w jakim kontekście historyczno-kulturowym sobie ich udzielamy. Więc ja myślę sobie, wracając do tego początku, dziękuję za te wcześniejsze refleksje, bo one jakoś bardzo mocno rezonują też ze mną. Po pierwsze, ta dotycząca narracji, że jeżeli zaczynamy budować taką narrację, że żyjemy w dwóch przestrzeniach, cyfrowej i analogowej, mamy też w jakiś sposób wartościować jedną i drugą, i to nie jest korzystne dla nas wszystkich, ponieważ rzeczywiście my potrzebujemy kompetencji cyfrowo-analogowych, które odzwierciedlałyby w jednym i w drugim świecie zdolność do realizowania tych samych potrzeb. Świat cyfrowy poszerza nasze możliwości nawiązywania relacji i dobrze by było, moim zdaniem, gdybyśmy uczyli się takiej narracji, która dostrzega w świecie cyfrowym przestrzeni, która umożliwia nam poszerzanie i podtrzymywanie relacji, a nie ogranicza i minimalizuje, bo lubimy tak patrzeć troszkę na to, że świat cyfrowy ograbia nas z możliwości nawiązywania relacji, co nie do końca jest prawdą, ponieważ chociażby psychoterapia online i badania nad psychoterapią online, które pokazują jej wysoką skuteczność w świecie cyfrowym, potwierdzają, że świat cyfrowy jest przestrzenią, w której można nawiązać relacje pod warunkiem, że jesteśmy też na to gotowi. O tym będę mówić troszeczkę później. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w takim miejscu, w którym zadajemy sobie pytanie o to, co to znaczy, że rodzice zaczynają zadawać sobie pytanie dotyczące tego,
czego te ich dzieci w tej szkole powinny się nauczyć, czego w szkole potrzebują, czy szkoła spełnia oczekiwania. Znowu zaś dzieci, z którymi rozmawiam i młodzież, z którą rozmawiam, zastanawia się nad tym, do czego one chodzą do tej szkoły, czy tej szkoły im brakuje, czy nie brakuje. Samo zatrzymywanie się nad tymi pytaniami jest szalenie twórczym procesem i potwierdzeniem tego jest sam fakt, że dziś tu jesteśmy i o tym rozmawiamy i powstaje bardzo dużo inicjatyw, które mają służyć zmianie w polskiej edukacji. Jest to moim zdaniem taka wiosna, czegoś bardzo nam mimo tych nieoptymistycznych warunków życia, w których nam ostatnio przyszło żyć, optymistycznie nastawiona, bo mam wrażenie, że dochodzimy do takiego miejsca, w którym być może nastąpi fuzja między światem cyfrowym i analogowym i być może zaczniemy świat cyfrowy traktować jako poszerzający możliwości, a nie ograniczający. Bardzo dziękuję za ten głos, szczególnie, że wniósł taki trochę bardziej optymistyczny ton niż w tym trudnym po prostu temacie. I też myślę, że ta fuzja gdzieś się wydarza, chociaż oczywiście to, że jej przyczyną jest ta straszna bądź co bądź pandemia, na pewno tutaj nie pomaga i nie jest sprzyjającą okolicznością, aczkolwiek z całą pewnością przyspieszającą. Ale chciałbym teraz przejść do pytania naszego zagranicznego gościa, pan Gareth Court. Pan miał unikalną możliwość prowadzić kurs dla ponad 1200 nauczycieli z całej Europy w trakcie pandemii, więc spytam pana trochę jako właśnie zbierającego te głosy z różnych krajów, czy te problemy z zdalną edukacją były podobne, czy różne, czy wszędzie to było odbierane, w Polsce jednak głównie jako pewien problem, duże wyzwanie, czy podobnie było w innych krajach? Witam serdecznie, dziękuję za to pytanie. To jest ciekawe, by w zależności od problemu, jaki omawiamy w przypadku nauki na odległość, widzimy ogromne podobieństwa albo zasadnicze różnice pomiędzy krajami. Moi koledzy i koleżanki, przedmówcy doskonale rozpracowali poprzednie pytanie. Rzeczywiście, co pandemia odsłoniła w środowisku szkolnym, to potrzebę przeszkolenia nauczycieli, personelu, w jaki sposób korzystać z technologii, w jaki sposób, w sposób nowy i innowacyjny korzystać z technologii poza środowiskiem bezpośrednio szkolnym, klasowym. I rzeczywiście nauczyciele stanęli w obliczu bezprecedensowych wyzwań, bo nigdy przedtem nie uczyli nikogo online w większości i rzeczywiście musieli być wyposażeni błyskawicznie w nowe kompetencje, czyli było to przejście, przesiadka z dobrze znanych metod szkolnych na nieznane królestwo, czy to Zooma, czy Teamsów, w zależności od tego, co się tam, na której platformie to się działo. Trzeba było uczyć. Okazało się, że po przeszkoleniu nauczyciele oceniali różnie swoje doświadczenia. Były pozytywne doświadczenia i pytaliśmy też o wrażenia dzieci. I słyszeliśmy dzieci, które mówią, to najlepszy sposób uczenia, jak istnieje. Ale były też dzieci, które mówią, że nie, to nie działa. Czyli to jest trochę jak takie, jak taka puszka Pandory, która nagle się otworzyła przed nami i rzeczywiście nie ma ucieczki od tego stwierdzenia, że nauczycielom potrzebne jest nowe doszkolenie. Oczywiście oni są otwarci i chętnie przyjmują te nowe technologie, innowacyjne technologie, ale w niektórych krajach jest budżet zbyt ograniczony i kształcenie zawodowe nauczycieli pada tego ofiarą. Czasami ten budżet jest hojniejszy. I rzeczywiście to szkolenie do zaprzęgnięcia technologii dla naszych celów może być dla nas pomocą w dobrym realizowaniu nauczania. Natomiast jeśli chodzi o ten czas przed ekranem, no cóż, przed marcem 2020
20 na ogół nie zachęcało się do tego, by dzieci przesiadywały przed ekranem zbyt długo, no bo rzeczywiście nie był to tak zwany wartościowy czas, za dużo YouTube'u, za dużo innych mediów i nagle okazało się, że przychodzi pandemia i cóż, dopuszczamy, że dzieci utkną nam przed ekranem 7, 8, 9 godzin na dobę i cóż, wszystkie te zakazy i ograniczenia nagle wyparowały. Natomiast chodziło tutaj o kontekst i zastosowanie. Nie ile godzin tkwisz przed ekranem, tylko jak spędzasz swój czas przed ekranem. I tutaj nauczyciele też mieli pewne wyzwania. Różne grupy wiekowe nauczycieli miały różne wyzwania. Również nauczyciele uczący różne grupy wiekowe dzieci mieli różne wyzwania. Co innego nauczanie online pięciolatków, sześciolatków, które urodziły się w tym świecie. Dla nich to nie jest jakieś wielkie poświęcenie, ale jest ten problem, jak zastosować tutaj czas przed ekranem w kontekście nauczania w systemie zdalnym. Czasami są pewne ewidentne plusy, czasami nie widać tych plusów aż tak wyraźnie, natomiast to przesuwa nam cały paradygmat myślenia o czasie przed ekranem. I tak jak teraz uczestniczymy zdalnie w tej konferencji, przyzwyczailiśmy się do wideokonferencji, no cóż, kiedy oceniamy innych funkcjonujących od naszych rozmówców w sieci i kontaktujemy się z nimi online, to brakuje nam właśnie tego kontaktu tradycyjnego, możliwości spojrzenia w oczy, wszystkich tych dodatkowych sposobów ekspresji. No to jest wyzwanie i na konferencjach, ale też dla nauczycieli, dla rodziców, bo zabrano to środowisko klasowe. Także jest też takie zmęczenie Zoomem. Tak, bo rzeczywiście pozostawanie na Zoomie, na wideokonferencjach zbyt długo naprawdę ogromnie wyczerpuje i nie widać tutaj pewnych aspektów komunikacji niewerbalnej, prawda? Więc naprawdę jest to trudniejsza praca. To kolejne wyzwanie. Jedna kwestia, która została tu też poruszona, to cyfrowa przepaść. W jaki sposób w różnych krajach, regionach i szkołach ta cyfrowa przepaść wyszła na wierzch, ponieważ nagle konieczność pracy przez internet odsłoniła biedę cyfrową i na przykład okazało się, że jeśli rodzina ma trójkę dzieci, to trudno je wszystkie wyposażyć w tablety czy laptopy. My w Wielkiej Brytanii mieliśmy taki program laptop dla każdego dziecka, żeby rzeczywiście umożliwić zdalne nauczanie. Natomiast dostawy się opóźniały i okazało się, że czasem niektóre rodziny nie doczekały aż do teraz niemalże tego laptopa. Także nie jest to narzędzie edukacyjne dla wszystkich łatwo dostępne. Kolejna kwestia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo online, rzeczywiście tutaj są różnice pomiędzy krajami i pomiędzy naturą problemów, które pojawiają się w poszczególnych krajach. Dlatego też stworzyliśmy całą sieć linii kontaktowych Helpline na rzecz bezpiecznego internetu. I rzeczywiście nauczyciele umieszczali alerty na różne tematy w oparciu o to, co widzieli. Rzeczywiście widzieliśmy, że cyberprzemoc nasiliła się w Irlandii, Francji, w Słowenii, na Malcie i również ogromna ekspozycja na cyberbullying, na cyberprzemoc. W innych krajach to się nie pojawiało. Także tutaj mamy pewne indywidualności. W niektórych przypadkach skłonności do cyberprzemocy wzrosły w trakcie pandemii. Ja byłem zaskoczony, że Polska ma tą odsetek cyberprzemocy na poziomie 14%, a
Większość rozmów właśnie przez telefon na helpline dotyczyły relacji, zarządzania relacjami online. I tutaj w zależności od kraju mieliśmy również złe statystyki dotyczące mowy nienawiści. Tutaj zachowania pełne nienawiści kulminowały w roku 2020. Również widzieliśmy to na konkretnej platformie na Twitterze. Tak samo telefony komórkowe, które posłużyły do hate speechu, do mowy nienawiści nakierowanej na pewne grupy wyznaniowe czy mniejszościowe. I rzeczywiście COVID-19 pokazał, że krążyły również różne fake newsy, że na przykład społeczność żydowska odpowiada za COVID-19. Z drugiej strony te linie pomocowe helpline, telefony alarmowe pomagały nauczycielom w różnych sytuacjach edukacyjnych, społecznych, nawet zagrożeń online. Teraz przez rok bieżący udało się to troszeczkę wygasić i wolałbym, żebyśmy już nie wracali do sytuacji 2020. Natomiast chciałam powiedzieć, że z perspektywy bezpieczeństwa mamy tutaj zgodę, że dezinformacja, fake news, teorie spiskowe, to były te kwestie, które dotknęły nas wszystkich porówno. Problemy technologiczne oraz pytanie o zdrowy bilans życia online i offline były podnoszone przez niektóre kraje. Wiele krajów i nauczycieli poruszało powszechnie problem zabezpieczenia dziecka w internecie, uwzględniając różne zagrożenia, które mogą się pojawić. Z drugiej strony bierzemy pod uwagę również zagrożenia, które zdarzają się w świecie offline, ale grooming, na przykład to zjawisko typowo internetowe. I tutaj rzeczywiście lockdown mógł rzeczywiście uwolnić całą falę groomingu i wykorzystywania seksualnego dzieci online, ponieważ dzieci tak długo były pozamykane w domach i niestety perwersyjne osobowości również, stąd ta pokusa, bo rzeczywiście wszyscy siedzieliśmy przyklejeni do internetu, stąd też pojawiały się te kieszenie, te przestrzenie w internecie, gdzie dzieci mogły padać ofiarą groomingu czy też innych form przemocy seksualnej wobec nieletnich. Jeśli chodzi o pandemię, to tutaj ewidentnie ona jeszcze bardziej ujawniła pewne procedery, co do których istnienia byliśmy już przekonani i przed pandemią. Także tutaj pojawiły się również silniejsze intencje do zabezpieczenia dzieci. Bardzo. Myślę, że wiele z tych zagrożeń, z tych problemów, o których mówił Garrett Court, pojawiała się też na gruncie polskim. Ta globalna pandemia, także w tym wymiarze internetowym, myślę, że globalnie przynosi podobne wyzwania w różnych krajach. My także jako Polskie Centrum Programu Safer Internet pracowaliśmy z tymi zagrożeniami sieciowymi, które mogły pojawić się w większym natężeniu poprzez właśnie dłuższe korzystanie. Ogólnie problem tego tak zwanego czasu ekranowego, to już było też w dzisiejszych porannych wystąpieniach poruszane. No, pandemia tutaj podważyła te wcześniejsze zalecenia i wydaje mi się, że nie ma jeszcze dziś odpowiedzi, jak poukładać to wszystko na nowo. I w tym kontekście też często mówiono o zagrożeniu właśnie takim, w pewnych przypadkach nawet rozwinięciem uzależnienia od internetu czy nadużywania. I tutaj mam pytanie do pani Anny Flis, właśnie jako psychoterapeutki, która też z tym problemem ma do czynienia. Czy pani w swojej pracy, czy w rozmowach z koleżankami, kolegami dostrzega rzeczywiście ten problem, który oczywiście istniał i przed pandemią jakoś się na jej skutek pogłębił? Ciężko powiedzieć, czy pogłębiło się samo uzależnienie od internetu. Myślę, że chyba
To są moje doświadczenia, niekoniecznie, natomiast na pewno dużo osób zaczęło cierpieć na zespół zdalnego zmęczenia i na zespół stresu elektronicznego. To są takie dwie jeszcze nie jednostki nozologiczne, ale już syndromy, które możemy w jakiś sposób diagnozować, które mają swoje komponenty. I to jest to doświadczenie, które zaczęło nas łączyć. Tutaj już padało takie stwierdzenie zmęczenia Zoomem, tak? Też zespół zdalnego zmęczenia charakteryzuje się pewnym natręctwem poznawczym, czyli zmęczeniem, zmęczonym ciałem i bardzo pobudzonym umysłem. Także tych osób, które zaczęły cierpieć na zespół zdalnego zmęczenia i zespół stresu elektronicznego, jest zdecydowanie więcej. To, co się zmieniło, to do terapii trafiło dużo więcej dzieci i młodzieży uzależnionych od internetu, dlatego że propozycja psychoterapii online się zdecydowanie poszerzyła. Czyli mogłabym powiedzieć, że te dzieciaki, które nie były gotowe na psychoterapię w gabinecie, bo na przykład wykazywały już cechy zespołu i syndromu hikikomori, czyli tak zwanego syndromu całkowitego wycofania, włącznie z fobią społeczną, te dzieciaki znalazły swoich terapeutów dostępnych online. Poszerzyło się też spektrum przestrzeni, w których my terapeuci mogliśmy uczyć się, jak prowadzić psychoterapię dzięki przestrzeni cyfrowej, więc pojawiły się też jakieś pierwsze standardy, których należy przestrzegać. Wyłoniły się też takie dwie grupy, można by było powiedzieć, wśród tych młodych ludzi, którzy korzystają z terapii. Co ma związek bezpośredni z pandemią? To na przykład fakt, że część dzieci, która cierpiała pierwotnie na fobię szkolną w pandemii, bardzo mocno doświadczyła rozwinięcia objawów aż do takiego zespołu zamknięcia. Czyli jest taka młodzież, która nie chce wracać do szkoły i wykazuje wszystkie komponenty zaburzeń lękowych. I taka druga grupa, czyli grupa, która doświadczyła bardzo mocno łaskotania dopaminy, to jest grupa, która jest uzależniona od stymulacji i pobudzenia. I to jest ta grupa, która w trakcie edukacji zdalnej wzmocniła swoje pierwotne zaburzenia. Czyli to są takie dwie grupy młodzieży, z którymi najczęściej w sieci pracuje, jeżeli w ogóle pracuje w sieci. Nie wiem, czy w pełni na pana pytanie. Natomiast to nie jest chyba tak, że sam problem uzależnienia od internetu, tylko poszerzyło się spektrum problemów, które mamy, bo też nie wszystko, co się z nami dzieje w sieci i co wymaga pracy terapeutycznej, możemy wrzucić do tego jednego worka uzależnienie. Mamy bardzo duże wątpliwości jako terapeuci, czy rzeczywiście taka jednostka nozologiczna, jak uzależnienie od internetu, istnieje. Czyli zaczynamy zadawać sobie, czy to nie są jakieś inne zaburzenia, jakieś inne problemy, które zbyt mocno upraszczamy, nazywając to uzależnieniem od internetu. Co się zresztą potwierdza, bo okazuje się, że narzędzia, których używamy w klasycznej psychoterapii, pracując z uzależnieniem behawioralnym, niekoniecznie sprawdzają się z osobami uzależnionymi od internetu. Więc takie mamy dylematy. Bardzo dziękuję za ten głos, bo faktycznie ten temat jest bardzo złożony, tego tak zwanego uzależnienia od internetu. I no, nie od dzisiaj, tylko od dawna psychologowie wskazują na no to skomplikowane podłoże i bardzo indywidualne różne sytuacje, ale cieszę się też, że pani powiedziała o tych różnych nowych problemach, czy problemach, które uległy pewnemu wzmocnieniu w pandemii. Myślę, że to już też dzisiaj wybrzmiało, że tutaj to wsparcie psychologiczne zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców i nauczycieli no będzie coraz bardziej potrzebne. Niestety nie realizuje się chyba w takim wymiarze, jaki byśmy chcieli. Ja tutaj obserwuję też dyskusję na czacie, chociaż ona jest dosyć żywiołowa, więc nie mam możliwości przeczytania całości, ale bardzo Państwu dziękuję za tą aktywność. Była też mowa właśnie o cyberprzemocy i tutaj mogę zapowiedzieć, że dzisiaj będzie jeszcze sesja poświęcona stricte temu zagadnieniu. Była też mowa o tym, jak trudna jest też ta nauka w zupełnie innym środowisku, w środowisku domowym, jeśli się tak rozgrywała. I tutaj chciałbym też skierować pytanie do doktora Jachymka. W jednym z wywiadów z panem, który przeczytałem, padło takie ciekawe określenie, że ta szkoła stała się nieprzezroczysta, że nagle trochę może paradoksalnie rodzice uzyskali dużo większy wgląd w to, czego, z kim i jak dzieci się uczą, niż przed pandemią. I jak pan myśli, jakie to może mieć skutki, być może bardziej długofalowe niż tylko na teraz? Ja myślę, że to jest absolutnie też konsekwencja tego, o czym mówiliśmy przed momentem. Ja nawet w tej mojej refleksji
zeszłoroczne. Ja pamiętam, że chyba gdzieś to był maj, czyli taki nazwijmy to środek tego pierwszego niepokoju. Pisałem też o tym, że ta sytuacja, prawda, czyli to, że edukacja zaczęła dziać się na oczach, wiąże się też z tym, prawda, że ona dzieje się z jednego komputera w domu przy przeciążonych łączach. Ta edukacja została pozbawiona rytuałów, prawda, pozbawiona kostiumu, pozbawiona gestu, pozbawiona czasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście wydało mi się to najbardziej... najbardziej takim istotnym momentem, czy najbardziej problematyczne, w tym sensie, że nawet jakby ten aspekt nie do końca doprowadził do tego, że my przemyśleliśmy, w jaki sposób tę edukację prowadzić. Ale w istocie, jeżeli popatrzymy, prawda, na to, co się stało z edukacją, czyli, przepraszam najmocniej, czyli że rzeczywiście, prawda, wyobraźmy sobie taką sytuację typową, prawda, czy jesteśmy w szkole, jesteśmy w klasie i w istocie, prawda, mamy możliwość prowadzenia zajęć, teraz, prawda, to się dzieje i rzeczywiście wydaje nam się, albo nawet nie wydaje, tylko te zajęcia, prawda, w istocie na przykład są interesujące, dlatego, prawda, że w jaki sposób one są zdefiniowane przez okoliczność. A to obnażenie edukacji spowodowało, że rzeczywiście został tylko jakiś jeden aspekt, który być może nie był na tyle przyciągający jak pewne ramy, prawda, funkcjonowania, na przykład w murze szkoły, już nie mówiąc, prawda, o tym, że jeżeli dalej byśmy próbowali w jakiś sposób, prawda, te przestanie przeźroczystości dookreślać, prawda, to nagle okazuje się, że ta szkoła nie pełniła tylko funkcji edukacyjnej, ale wychowawczą, rozrywkową, relacyjną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście może być to dosyć duży problem, dlatego że ja już trochę zasygnalizowałem to w tym moim poprzednim wejściu, ale chciałbym teraz umieścić być może w tej narracji też taką perspektywę młodzieży, którą gdzieś może we wcześniejszej narracji zignorowałem. Chociaż wspomniałem na przykład, prawda, o tych wyłączonych okienkach, prawda, czy wyłączonych mikrofonach i tej edukacji, która rzeczywiście została sprowadzona tak jeden do jednego, prawda, do tego, że jest pewien czas, w którym podajemy pewne informacje. No i po, prawda, przejściu tego czasu, prawda, możemy przejść do następnej lekcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co mnie interesuje, to to, co toczy się po drugiej stronie ekranu, tego czarnego ekranu, który dla mnie też jest absolutnie symboliczny, dlatego że ten czarny ekran stał się dla mnie takim symbolem. My bardzo często myślimy o tym jako o symbolu zmęczenia, prawda, wymęczenia sytuacją, tęsknoty za szkołą, co oczywiście jest absolutnie prawdą. Ale ten czarny ekran dla mnie być może jest pewnym symbolem takiej zmiany status quo, czyli takiej zmiany, użyję słowa władza, choć nie mam tutaj na myśli, nie wiem, przemocy symbolicznej czy tego typu aspektów, ale tego, że oto młodzież, prawda, mogła świadomie decydować, w jaki sposób uczestniczy w zajęciach, prawda, czyli że na przykład z tych zajęć się wyłącza i w tej sytuacji być może w jakiś sposób, prawda, jest tej hierarchicznej niejako relacji charakterystycznej dla polskiej szkoły, być może trochę wyżej, tocząc w istocie, prawda, na różnego rodzaju komunikatorach, messengerach, grupach, bardzo ożywione dyskusje. Ja tutaj zawsze Państwu polecam, zwłaszcza tym osobom, które na przykład są przeciwne w ogóle różnego rodzaju technologiom, które są popularne dla młodzieży, na wejście na przykład na TikToka albo zobaczenie jakichś grup na Discordzie i zobaczenia tego alternatywnego dyskursu, który gdzieś w tych grupach się toczy, który wiąże się na przykład z komentowaniem na żywo tego, co dzieje się, prawda, na lekcjach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście moglibyśmy tutaj pójść jak najbardziej, prawda, w stronę mowy nienawiści, to też jest jeden z powodów wyłączonych kamerek, prawda. Rzeczywiście ta świadomość młodzieży, prawda, że może być tym bardziej w taki anonimowy sposób oceniana, ale, prawda, mówiliśmy tutaj o biedzie cyfrowej, normalna bieda, prawda, tutaj też jest bardzo, bardzo ciekawym aspektem. Ale rzeczywiście myślę, największym problemem, z którym powinniśmy się mierzyć, jest to, że nastąpiła duża segmentacja, nastąpiło pewne zmienienie hierarchii, nastąpiło pewne zmienienie relacji i myślę, że rzeczywiście, jeżeli nie uświadomimy sobie tego procesu i nie uspójnimy, prawda, jakiegoś dialogu, to rzeczywiście
pewien powrót do normalności, chociaż jestem bardzo daleki od odkreślania tego, co jest normalnością, jest trudny, bo rzeczywiście być może pod pewnymi względami się rozjeżdżamy. Dziękuję. Myślę, że tutaj z tej debaty nam wybrzmiewa coraz więcej wyzwań różnorakich, no ale to jest praca pewnie dla nas wszystkich, na pewno też dla naszych organizacji, które starają się cały rok na różne sposoby no nie tylko animować tą debatę i dyskusję, ale także bezpośrednio pomagać. Natomiast chciałbym jeszcze oddać głos dr Żylińskiej. Tutaj podczas pani pierwszej wypowiedzi było na czacie głosy poparcia, ale też takie głosy, które wskazywały, że być może za bardzo tutaj postawiliśmy opozycję tą technologia a relacje, i pojawił się taki głos, że no te relacje były cały czas, tylko może były inne. I ja chciałbym to rozwinąć. Czy jeśli, już tak zmierzając trochę w stronę końca, czy jeśli wydarzyłaby się znów taka sytuacja zdalnej edukacji, a nawet jeśli by się nie wydarzyła, to czy jakieś proste rady na budowanie tych relacji, na właśnie budowanie tego dobrego fundamentu pod naukę, może pani na koniec tutaj naszym słuchaczom przekazać? No, w zasadzie to, co ja mówię od wielu lat i to, co piszę w moich książkach, o czym piszę w moich książkach, dotyczy, czyli zastąpienie kultury nauczania kulturą uczenia się i odejście od kultury błędu i wprowadzenie kultury wspierania rozwoju. To można robić i w edukacji zdalnej, i potem, jak wrócimy do szkół. Taką, myślę, jednym z wniosków, które wyciągnęliśmy wszyscy z pandemii, jest to, że żeby dzieci się normalnie, zdrowo rozwijały, muszą mieć odpowiednią dawkę ruchu. To nie jest fanaberia. Potrzeba ruchu jest potrzebą rozwojową każdego dziecka i mają ogromną potrzebę ruchu, żeby chociaż rozładować napięcie, które się w nich zbiera, ale również integracja sensoryczno-motoryczna. To się nie dokona przed komputerem, gdzie aktywne są tylko wybrane dwa zmysły, a co zupełnie co innego, kiedy człowiek czegoś dotyka, kiedy człowiek tworzy, kiedy uaktywnione są wszystkie zmysły, jakie w mózgu mamy. I tego nowe technologie, tu nie przeskoczymy tego nigdy, więc myślę, że dzisiaj już wiemy, po pierwsze, ja to tak nazywam, po pierwsze od krzesłowi. Musimy mniej czasu spędzać przed komputerem, mniej czasu spędzać w ławce, siedząc ogólnie rzecz biorąc. Ale chciałabym też powiedzieć, ja to opisałam w książce, którą wydałam w 2013, nie, wcześniej jeszcze roku, i ta książka jest tak boleśnie aktualna. Opisałam, jak korzystać z nowych technologii, i powoływałam się na moje doświadczenia w pracy ze studentami, a również na doświadczenia moich studentów, którzy na praktykach pedagogicznych różne klasy uczyli. Te komputery to jest coś, to jest narzędzie, po które się sięga, tak jak czasami się sięga po książkę, podręcznik, słownik, to te komputery w klasie powinny być, i czasami studenci siadali do komputerów, czegoś szukali, ale potem pracowali w grupach i przetwarzali ten materiał. Bo to też myślę, że już widzimy, że te kompetencje cyfrowe tych kobylców cyfrowych, one wcale nie są głębokie. Oni wcale nie potrafią mądrze korzystać z internetu, wcale nie potrafią dobrze selekcjonować informacji. Nie wiedzą, która informacja jest rzetelna, dlatego fake newsy tak się szerzą, prawda, że problem z weryfikacją. Nikogo w szkole nie uczy. No przecież to dzisiaj powinna być jedna z kluczowych kompetencji. Jak nauczyć młodych ludzi, dzieci, odróżniania fałszu od prawdy, co się dzieje, co się staje coraz trudniejsze. Ja wiem, ale mimo wszystko musimy tego uczyć. Jeśli będziemy mieli te komputery na wyciągnięcie ręki, już mówiliście o tym też, parę osób o tym mówiło, że zabranialiśmy smartfonów w klasie, prawda? No przecież to jest świetne narzędzie, żeby wejść i sprawdzić, wyszukać jakieś informacje, i idziemy dalej. Nie możemy dzisiaj tworzyć edukacji, mądrej edukacji, która przygotowuje do życia we współczesnym świecie, nie ucząc, jak mądrze korzystać z nowych technologii. Więc to powinno być na wyciągnięcie ręki. Więc jeśli będziemy w klasie, to mamy komputery, do których można siąść na chwilę, poszukać i potem dalej coś robić. A jeśli będziemy musieli przejść na zdalną edukację, to nie mogą być wykłady
i odpytywanie. I takie, taka ta metoda, znaczy nie mogą, ja, mnie się tak marzy, żeby od tego odejść, że nauczyciel metody podawcze stosuje i zadaje pytania, na które odpowiadają wyznaczeni uczniowie. Tylko to musi być, powinno być tak, że zadaje się jakieś zadanie, na przykład wymagające pracy w grupie, wymagające, przecież te narzędzia doskonale się do tego nadają. Nauczyciel wyjaśnia zagadnienie, uczniowie potem nad tym pracują w swoim tempie, mogą sobie wstać, mogą też rysować, pisać inaczej. Tworzą jakiś produkt, który jest potem przedstawiany, czyli znowu odejście od tych metod transmisyjnych, czyli uczenie się poprzez własną aktywność. I te dwa elementy, wyjaśniamy coś wszyscy razem online, a potem prezentujemy to w jakiejś formie, co stworzyliśmy, ale w międzyczasie jest ten czas na pracę własną, a nie na to ciągłe siedzenie i bycie odbiorcą przed ekranem, bo to jest to, co tak strasznie męczy. Kiedy sami jesteśmy kreatywni, kiedy jesteśmy twórcami i szukamy różnych informacji, je przetwarzamy, to tak nie męczy. Najbardziej męczy bierny odbiór, czyli coś, co przekracza możliwości wielu dzieci i wielu młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Myślę, że to nie tylko zresztą kwestia młodych, bo i dorośli pracujący w trybie online też jakby zrozumieli, że te metody aktywne są zupełnie czym innym niż bierne. I dziękuję też za ten głos dotyczący wykorzystania nowych technologii, bo mam poczucie, że już to się trochę działo i mam nadzieję, że będzie się dziać w przyszłości, żeby no wykorzystać je i połączyć i wykorzystać te mocne strony, choćby w czasie dzisiejszej debaty, która no też jest online i zdalna, ale widziałem na czacie, toczyła się dyskusja, nasi słuchacze wymieniają się też linkami, publikacjami, tytułami książek. I to jest dla mnie taki pozytywny przykład. Siedząc na sali, nie mogliby tego robić. Podobnie wiem zresztą, że czat podczas lekcji jest tak wykorzystywany, nie tylko czasami oczywiście w złym kierunku, do jakichś krzywdzących komentarzy, natomiast wiem, że jest też wykorzystywany w dobrym kierunku jako wzbogacenie, prawda, tego, co się dzieje na lekcji i właśnie wymienianie się jakimiś linkami. I takie elementy można zresztą zintegrować też i w zwykłym nauczaniu. Bardzo państwu... Tutaj przepraszam, że wejdę w słowo, bo ja właśnie to miałem na myśli, prawda, czyli ta alternatywna narracja, o której my bardzo często myślimy w negatywny sposób, ona rzeczywiście może być źródłem, prawda, negatywnych tutaj zachowań. Z drugiej strony jest takim uwolnieniem twórczej kreatywności i rzeczywiście uświadomienie sobie tych dwóch procesów wydaje mi się takim kluczowym zadaniem, a nie patrzenie na siebie z ukosa. Tak. No właśnie, ja też bym jeszcze chciała jedno zdanie dodać. Bardzo proszę. Bo już za pierwszym razem zapomniałam i za drugim też. Mianowicie to było też moje doświadczenie, że ci nauczyciele, którzy potrafili zbudować ze swoimi uczniami dobre relacje, naprawdę być w dobrych relacjach, dla nich ta faza zdalna nie była wyzwaniem trudnym, tylko świetnie sobie poradzili, nawet mając problemy techniczne na początku, ale to wszystko zagrało. Więc te relacje jako fundament wszystkiego. Tak jest i budowanie na tym fundamencie zarówno... Ja też jeszcze jedno zdanie, że nie mogę. Tutaj chyba z kolei mamy jakiś problem techniczny na sam koniec. Tak. Chyba pani Janny nie słyszymy, czy słyszymy? Już nie chyba wiem. Słyszymy. Słyszycie. To ja chciałam dodać jedno zdanie o cyfrowej higienie. Że to jest wyzwanie przed nami, żeby i siebie rzeczywiście nauczyć, bo bez tego nie jesteśmy w stanie wytworzyć takiej równowagi między światem cyfrowym i analogowym. I jeszcze trochę wobec tych telefonów, których czasem warto, żeby w szkole przynajmniej 1% czasu, ponieważ rzeczywiście to łaskotanie dopaminy, którym my się karmimy, zmienia szlaki neuronalne naszego mózgu i musimy uczyć się w poświęcie detoksy, jeżeli nie domowej, ponieważ czasu elektronicznego potrzebuje przynajmniej 8 godzin odpoczynku, żeby wyredukować swoje objawy do 50%, co profesor Cardaras z profesor Dulkan robili takie badania, co potwierdza, że prawo w szkole zwiększa możliwości edukacyjne dzieci o 50%, szczególnie tych, które mają niską samokontrolę.
Więc jakoś tak bardzo chciałam, żeby wybrzmiało to, żebyśmy nie zapominali o detoksie cyfrowym, bo to jest szalenie ważne z perspektywy klinicznej. Dziękuję bardzo. To w takim razie może jeszcze kończące słowo pan Gareth Court. Tak, bardzo dziękuję. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieli moi przedmówcy. To pokazuje, że te wszystkie kwestie są dość złożone. Jedna kwestia, o której powinniśmy pamiętać. Otóż podkreśliliśmy dzisiaj, że technologia jest częścią problemów, ale też może być częścią rozwiązań. I tak jak to wyszło w tej sesji i w czacie, czyli ludzie, którzy normalnie siedzieliby na sali konferencyjnej, mogli wymieniać na czacie linki, informacje i to była ta przewaga tego, że nasza konferencja jest online, więc to można również wykorzystać w lekcjach online. To fantastyczne rozwiązania technologiczne mogą być wykorzystane. Nie tylko jeśli chodzi tutaj o takie typowo do edukacji przeznaczone, ale również media społecznościowe, inne narzędzia. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że musimy pamiętać o pewnych rzeczach, czyli zdrowa równowaga i zdrowe podejście do technologii, czyli ta higiena cyfrowa, o czym mówiła przedmówczyni. To jest bardzo ważne. Musimy technologię postrzegać jako narzędzie, musimy je używać mądrze, musimy wiedzieć, kiedy należy je wykorzystać, a kiedy nie jest to taki dobry pomysł. To jest oczywiście coś, czego uczymy się przez całe życie, my dorośli, ale również dzieci. Dzieci, które używają technologii teraz często od dnia urodzenia. Mówiliśmy o generacji alfa, czyli iGen. Są takie dzieci, które już są w systemie edukacji, które tak naprawdę urodziły się z tą technologią, nie znają świata bez ekranów dotykowych, bez mediów społecznościowych, bez YouTube'a. Dla nich to jest naturalne środowisko, dlatego też musimy pamiętać, żeby sprawić, by te narzędzia sprawdziły się dla nich i by mogli oni wykorzystać technologię w sposób pozytywny. I oczywiście w szkołach być może będzie to wiązało się z dużym wysiłkiem po naszej stronie, ale może powinniśmy uczyć dzieci i młodzież nie tylko na temat interakcji i relacji, które budują offline, powinniśmy również uczyć ich budowania relacji online. Jeżeli tego ich nauczymy, jeżeli tych umiejętności oni nabiorą, to wtedy to ograniczy te niebezpieczeństwa związane z cyberprzemocą, bo młodzi lepiej zrozumieją niuanse zachowań online. Warto jest ich zaangażować w dyskusję, bo wtedy będą w sposób bardziej pozytywny korzystali z technologii, czyli my powinniśmy edukować ludzi nie tylko jeśli chodzi o relacje offline, ale również online. Dziękuję bardzo. Zadanie na całe życie, powiedział Gareth Court, nauczyciel, także ojciec trojga dzieci. Myślę, że to będzie dobra puenta tej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Państwu dziękuję. Poruszając to o wiele wątków, ale o tyle cieszę się, że wiem, że wiele z nich będzie jeszcze rozwijanych w trakcie konferencji. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej saferinternet.pl, na której znajdują się informacje i materiały edukacyjne dla rodziców i profesjonalistów poświęcone bezpieczeństwu dzieci online. Polskie Centrum Programu Safer Internet tworzy Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.